Noc Muzeów to bardzo ważne i ciekawe wydarzenie, które gości w wielu miastach i państwach. Cieszę się, że również w Ostrowcu wracamy do tej koncepcji. Wspólnie z kolegami z Miejskiego Centrum Kultury, z Miejską Biblioteką Publiczną postanowiliśmy, że zakończenie pandemii jest doskonałym momentem, by zacząć również w Ostrowieckim Browarze Kultury taką inicjatywę. A Biuro Wystaw Artystycznych włącza się w to ciekawe wydarzenie. Będziemy oprowadzać po naszej wystawie Piotra Lutyńskiego Wielowymiarowość. To ciekawe, że nasi mieszkańcy tą wielowymiarowość, nowe wymiary, nowe rzeczywistości prezentowane przez autora będą mogli zwiedzać nocą. Myślę, że to ciekawe, ale mamy jeszcze atrakcje w postaci warsztatów, które poprowadzi pan od plastyki, czyli Radek Kowalik. A ciekawa postać, będziemy malować światłem. Całe wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 20. A to wydarzenie jest to wydarzenie, które jest przemyślane w ten sposób, że o 20 mieszkańcy mogą przyjść i rozpocząć zwiedzanie Ostrowieckiego Browaru Kultury, zaczynając od biblioteki. Tam jest spotkanie, kolejne grupy startują co pół godziny i nasze warsztaty i zwiedzanie naszej wystawy jest jednym z elementów proponowanej oferty, którą przygotowaliśmy wspólnie z Miejskim Centrum Kultury i Miejską Biblioteką.